O tym, gdzie jesteśmy, powie wam kolega. Gdzie jesteśmy? W Wielkiej Sronie. A gdzie? Daleko. No dobra, jesteśmy w Pepikach, czy w Czechach. W Czechach. No. Słuchajcie, obiekt jest naprawdę potężny. W tym odcinku wracamy ponownie do Czech, żeby pokazać wam kolejny fajny obiekt. Zapraszam. Obiekt powstał w latach 1981-1984. 1 maja 1985 roku obiekt zaczął aktywnie być wykorzystywany przez wojsko. Do końca operacji w 2003 roku zapewniano stąd nieprzerwanie bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej nie tylko nad Pragą, ale nad całą zachodnią częścią Republiki. Funkcjonowanie obiektu zostało zakończone po przystąpieniu Republiki Czeskiej do NATO. Po 2003 roku obiekt został odtajniony i przekazany Zrzeszeniu Okolicznych Gmin. W 2009 roku Stowarzyszenie Obywatelskie Bunkr Drnów rozpoczęło przygotowania do udostępnienia bunkra, a w 2014 roku otwarto dla publiczności Muzeum Obrony Powietrznej Bunkr Drnów. Cały wielokondygnacyjny budynek wyposażony jest w oryginalne wyposażenie techniczne, które jest całkowicie unikatowe i bardzo dobrze zachowane. Výrobce Vitana Bichice soustavně krátí dodávky obchodu, a to o 50%, a není výjimkou, že obchod nedostane vůbec nic. Jako důvod tady uvádějí poruchy technologického zařízení a nedostatek obalového materiálu. A tak jsme se do Vitany zajeli zeptat, v čem je vlastně zakopaný pes. Poslouchejte sami, my jsme v roce 1985 vyrobili na požadavky 50 tun, 53 tun a byly plně zásoby. W wyremontowanej części budynku znajduje się wystawa techniki rakietowej. Możemy zobaczyć z bliska radzieckie pociski rakietowe systemów S-75 Wołchow i Dwina, S-125 Neva,
S200 Vega i 2K12 Coupe. Podczas zwiedzania tego miejsca widzimy, jak ten obiekt był używany do utrzymywania zdolności bojowej w różnych zewnętrznych sytuacjach chemicznych i radiacyjnych. Jak działają poszczególne systemy, jak wyglądają pomieszczenia dowództwa bojowego, jak działała obrona powietrzna jako całość tego systemu. Jeżeli będziecie odwiedzali ten niezwykły obiekt, przygotujcie sobie 1,5 godziny na to, żeby go dobrze zwiedzić. Polecamy. Cześć.